Cześć, witajcie serdecznie. Tak jak wspomniałem, Ghost Runner chyba właśnie skończył się instalować na szczęście, więc konsola nie będzie szumić, bo przed chwilą ostro było słychać pracę napędu. W dzisiejszym materiale postanowiłem, że porozmawiamy sobie, słuchajcie, wy też tak na pewno mieliście, czyli takie drugie wrażenie danej gry. No, na początku graliśmy w nią, gramy sobie w jakąś grę, Gramy, wszystko nam się podoba, jest fajnie, ta zajaweczka, tu wszystko dobrze jest. No ale jak tak wracamy do tej gry po jakimś czasie, czy po prostu, nie wiem, chcemy sobie zagrać w nią jeszcze raz, nagle stwierdzamy, że no, jakby może inaczej, widzimy więcej jej takich niedociągnięć, błędów, czy też rzeczy, które wcale nie są tak dobrze zrobione, jak nam się na początku wydawało. Nie wiem, czy wy tak macie. No ja w niektórych grach tak mam, że gram na początku i trochę człowiek jest zachłyśnięty tym wszystkim i mówi, wow, jakie to super, jakie to świetne, jakie to tego. Czy chociażby po prostu jakie to dobre. Ale później tak jakby z tymi myślami wszystkie sobie człowiek te myśli poukłada i zaczyna w to grać, no to jakby mówi, że no może nie do końca jest tak dobrze, jak jest. I ja tutaj, słuchajcie, nawiążę do takiej gry, którą wydał Microsoft. I co, głupio wam teraz? Poczekajcie, sięgnę sobie. Nie wiem, czy dam radę, bo tak siedzę, że... Ale może... Dobra. Słuchajcie, kochani, udało się sięgnąć. I tutaj wyjedzie takie coś. To jest Starfield. Jakiś czas temu, słuchajcie, nagrałem filmik jakiś czas temu, gdzie mówię, że Microsoft nie jest w stanie dalej dowieść porządnego tytułu epickiego, co najwyżej dobre gry, ale dobre gry dla nich to za mało. I powiem wam, że jak wyszedł Starfield, znacie moją opinię, macie moje filmiki, niewiele się zmieniło. Tylko przyszło właśnie to takie drugie takie wrażenie przemyśleń, drugie takie może, jak to nazwać, drugie takie pierwsze wrażenie, o może się tego trzymajmy, drugie takie pierwsze wrażenie po zagraniu w takiej gry jak Cyberpunk, Phantom Liberty, Spider-Mana 2, po zagraniu w taką grę właśnie jak teraz Alan Wake 2, czy nawet Assassin's Creed'a leciwego, no jednak... Widać jeszcze bardziej archaizmy Starfielda po prostu wyszły, dały się we znaki mojej graczowej opinii, żeby nie było. Dalej podtrzymuję, że Starfield to naprawdę gra, która coś w sobie ma. Tam jest coś takiego, co po prostu no, wkręca się człowiek w ten klimat, fajna jest ta muzyka. Grafa jest nierówna, ale raczej bym jej powiedział, że jest bardziej miła dla oka. Ale jednak te archaizmy w postaci tych loadingów, no już nawet nie wspomnę tego przegięcia, że ja jeszcze rozumiem, że dobra, chcesz na tą planetę wylądować, jest ten loading, no ale będąc na planecie, chcę wejść do jakiejś placówki i też mam loading. Grasz takiego cyberpunka, jeździsz windami, tu wchodzisz, tam wychodzisz, no robisz praktycznie wszystko i nie ma żadnych loadingów. W Spider-Manie też wszystko się odbywa tak mądrze, tak wszystko jest to zrobione i też nie ma tych loadingów. No i odpalasz grę Bethesdy, Starfielda i po prostu te loadingi po prostu dobijają. I szczerze mówiąc, że mi to po zagraniu w te wszystkie gry, które wyszły w tym roku i teraz zagrałem znowu Starfielda, no uderzyło to w to do mnie jeszcze bardziej, przez co trochę ten odbiór tego Starfielda mi spadł i to w zasadzie jest taka jedna z ostatnich gier, które uważam, że po prostu no, to drugie wrażenie nie jest tak dobre, jak było pierwsze. Pytanie do was, jaka gra u was tak ostatnio podziałała, z jaką wygrą mieliście, tak, że zagraliście i byliście o, na Jaranie, jest wszystko git, ale im dalej w las, tym coś wam zaczęło przeszkadzać w tych tytułach, tak? Mówię Starfield. Szczerze, może to, słuchajcie, dziwnie zabrzmi, ale z tych wszystkich ekskluzywów
w tym roku, jakie wyszły na Xboxa, to w zasadzie z ziomalem najlepiej się bawiliśmy w Redfalla, którego skończyliśmy, naprawdę sporo pograliśmy i we dwóch się w to naprawdę bardzo fajnie grało. Ale niestety ta gra znowu już miała pierwsze wrażenie złe, a teraz drugie wrażenie ma lepsze, bo teraz jak zagracie w Redfalla, to jest i 60 klatek, mniej bugów, to wszystko lepiej działa, lepiej się zachowuje, jakieś dodane bronie, jakieś to. Tylko, że no tutaj jest niestety za późno na ratowanie czegokolwiek, a Starfield znowuż on miał bardzo zrobiony dobrze początek, ale im dalej w las, zresztą dużo osób też to pisze, że im dalej w las z tym Starfieldem, tym zaczynają, słuchajcie, wychodzić te wszystkie mankamenty, na które cierpi ta gra. Mi się jeszcze zdarzyło naprawdę, miałem ze dwa takie błędy, gdzie musiałem, słuchajcie, siadać i loadować i poprawiać 2-3 godziny grania, bo w pewnym momencie gdzieś mi się coś zgliczowało i nie mogłem pchnąć dalej fabuły. I szczerze naprawdę nie pamiętam, kiedy tak w jakiejś grze miałem, a tutaj no, o ile ten początek Starfieldzie naprawdę widać, że jest usiedli, zrobiony i wszystko działa jak trzeba, tak im dalej w las, tym zaczyna ta gra trochę swojego uroku tracić. I faktycznie mogli trochę jeszcze z tym tytułem poczekać. Forza w ogóle powinna wyjść w przyszłym roku. Forza też nie zrobiła na mnie jakiegoś mega wrażenia, jakiego myślałem, że zrobi. Wygląda ładnie. Ma na pewno wrażenie zrobiła w innej aspekcie, czyli to, jak sterowanie jest zrobione, to jak się jeździ na padzie. Każdy chwali, że to jest najlepsza ścigałka na padzie. Też naprawdę fajnie, że macie tam zmienne warunki pogodowe, te trasy mają właśnie różne warianty, ta pogoda się zmienia. To naprawdę jest wiele ciekawej pracy wykonanej, której no niestety nie widać na pierwszy rzut oka. To nie jest rzecz, która cię uderza od razu w oczy. Też mamy te drzewa w 3D, skały, to wszystko. No naprawdę tam jest detali, masa. To naprawdę jak zaczniemy się przyglądać, to robi wrażenie. Ale tak jak gramy i oglądamy, no to no wygląda ładnie. Ale tak jak też ostatnio u Tomka na filmiku powiedziałem, nie wiem, czy już jest ten filmik, czy dopiero będzie. Chyba dopiero będzie. No to walnę wam taki mały spoiler. Zresztą u siebie na kanale też mówiłem, że Forza 7 na Xbox One i na OLEDzie zrobiła na mnie większe wrażenie niż to, jak teraz nowa Forza się zaproponowała, zaprezentowała, przepraszam, zaprezentowała, nie zaproponowała, zaprezentowała. Ja co prawda wiele w nią nie grałem, może ze 2-3 wyścigi zrobiłem, bo też nie miałem za bardzo czasu, więc ciężko mi jest się wypowiedzieć na ten temat, ale wiem, że na jakość grafiki każdy się spodziewał więcej i po prostu są podobne takie stwierdzenia jak moje, że more than meets the eye, ale jednak to na pierwszy rzut oka, no każdy myślał, że będzie lepsze uderzenie. No ale wracając do Starfielda, tak jak wam wspomniałem, to jest to gra, która im dalej w las i jeszcze po zagraniu naprawdę w solidne tytuły w tym roku, zaczynasz widzieć, bardziej te mankamenty uderzają w ciebie. Ale mimo wszystko, znaczy może nie ale, bo ale to jest takie sformułowanie, które może od razu było, że bez ale i mimo wszystko uważam, że warto zagrać, spróbować. Bo wiem, że są ludzie, którzy są zachwyceni tą grą. To jest love it or hate it, ale faktycznie te loadingi też zaczynają zwracać bardziej uwagę na AI naszych przeciwników i faktycznie czasami to oni robią takie rzeczy, że człowiek się zastanawia tak naprawdę o co chodzi, co się na ekranie dzieje. A to jest w ogóle taka rzecz bardzo istotna, walka z przeciwnikami, jakby to wszystko się dzieje. Też mi się nie podoba. Powiem wam, że te świątynie, które szukacie i dostajecie te moce, to naprawdę, żeby te konkretne moce znaleźć, to trzeba czasami długo tego szukać. Część dostajemy tych mocy niekonkretnych. To powinno być moim zdaniem nie na zasadzie szukania, tylko na zasadzie wiesz, gdzie one mniej więcej są, wiesz, jaka moc gdzie jest i jedziesz sobie po tą swoją moc, na której ci najbardziej zależy, na przykład, nie wiem, zwalnianie czasu, czy taka dziura, która wszystko do siebie wciąga, bo wtedy naprawdę ten gameplay się urozmaica i w to się naprawdę fajnie potrafi grać. Czasami jak to wszystko rozkminić, klei się to do kupy. No tak jak wam wspomniałem, ma ta gra momenty, ale też te loadingi i to AI, no momentami, zwłaszcza te loadingi, powiem wam szczerze, że chyba najbardziej po tym czasie bolą mnie te loadingi.
przez co odbiór tej gry spada i pojawiają się takie, zresztą na poprzednim, jednym z poprzednich materiałów, które wrzucałem, tak jak wam powiedziałem, że Microsoft musi dowieźć Masterpisa. Mija kolejny rok, dowiózł 4 gry, ale żadnego Masterpisa. No, powiedzmy, dobre gry, z wyjątkiem Redfalla, który po prostu dostał za to, że został wydany w takiej, a nie innej postaci. A to naprawdę mogła być dobra gra. Po prostu powinni to, słuchajcie, dać sobie spokój z tym Redfallem, Forzę przerzucić na przyszły rok, Redfalla wydać przed Starfieldem albo pod Starfieldem z tymi aktualizacjami, które do tej pory dostał. I byłoby zupełnie inaczej. Tam wydali Hi-Fi Rusha, odpuścić sobie już te miesiące. Tym bardziej, że Sony na nikt nie naciskało. To nie był nacisk, słuchajcie, wydajemy, bo nic nie będziemy mieli, bo Sony zaraz wydaje hiciory. Nie. Spokojnie mogli sobie dać spokój. Oni mają Hi-Fi Rusha, ci wydali Finala i czekamy na końcówkę roku. Wydajemy dwa solidne gry, a Forza też powinna dostać czas na przyszły rok, żeby być jeszcze lepszą grą, bo też jak wyszła Forza, to czuć tutaj brak szlifów, które przepraszam, które zawsze Forza miała. Zawsze Forza miała, a tutaj troszeczkę się czujemy tak, jakby to była premierowa Forza, tak jak było to z piątką, gdzie wydali, żeby coś mieć, zamiast jeszcze nad tym posiedzieć. Naprawdę Microsoft musi w końcu zacząć rozumieć, że nie, trzeba jeszcze bardziej poczekać i trzeba wydać grę, kompletną grę, po prostu 9, 10 na 10. Może ta 10 na 10 będzie trudno, ale taka dziewiątka solidna, taka naprawdę gra, że się nie ma do czego czepić. Taką grą na przykład jest teraz Alan Wake 2. Taką grę by wydali. I byłoby po prostu, i o to chodzi. Tylko też właśnie nie możemy tego oczekiwać od Forzy, bo Forzy zawsze te oceny zdobywały. Ja bym wolał raczej dostać, no, mam nadzieję, że ten Hellblade, może Gearsy w końcu, może ten Avowed. No, mają tych tytułów, czekamy, naprawdę czekamy. Może ten Clockwork Revolution okaże się taką grą. Niestety, znowu to muszę powiedzieć, dalej czekamy. Ten rok już lepiej, ale to za mało. Microsoft to za mało. To wszystko, kochani, dajcie znać, jaka gra dla was pierwsze wrażenie miała, takie, że je mega zachwalaliście, a później jednak ta zajawa, po pograniu dłużej stwierdziliście, no, chyba za bardzo się dałem ponieść emocjom. Mam nadzieję, że nie tylko ja mam taki stan rzeczy. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, cześć. Yo.